Witam Was tutaj, cześć, cześć, mam Zonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Natural Disasters. Zaczynamy sobie od naszego miejsca, gdzie przy statkach majstrowaliśmy. Z tego co pamiętam, jeszcze nie było żadnych nowych komentarzy co do nazwy dla tej dzielnicy. Więc tak, jakby to, ten odcinek nagrywam dosyć dużo wcześniej. Ale te statki tutaj wpływają to wszystko. Te porty nie są tak daleko od siebie. No bo nieważne. Chodzi mi o to, że teraz te wszystkie rzeczy, które teraz oglądacie, będziecie oglądać przez najbliższe parę tygodni z PS4, no to będą nagrane wcześniej, czyli komentarze, które piszecie, to będą najprawdopodobniej z dużym opóźnieniem wpisywane wasze nazwy dzielnic, co nie znaczy, żebyście ich nie pisali. I tak, dzisiaj może będzie jeszcze test mikrofonu, a mianowicie usłyszycie test tego mikrofonu, który zawsze słyszycie, i test innego, który powinien być lepszy, i jeszcze później, a tuż kiedy indziej, będzie zupełnie inny mikrofon, którym zostanę prawdopodobnie. Dobrze, tak, ja tutaj nie wiem, czy to było na odcinku, trochę poprzebudowywałem, a poza odcinkiem postawiłem tutaj schron, jednak stwierdziłem, że się przyda. I dzisiaj bez żadnych ogródek wykorzystujemy tutaj tam to miejsce, albo chyba nie, tutaj wykorzystamy. Tu jest świetne miejsce na nasz nowy przemysł. Przemysł rolniczy. Także bez... tak. Jest tutaj. I... o, dokładnie. I od tej drogi będzie wjazd do naszej rolniczej strefy. No, gdzieś dotąd. I tutaj będą się od tej drogi rozciągać w różnych kierunkach nasz przemysł rolniczy. Tu obok będą budynki z mieszkańcami, dzięki czemu będą mogli szybko wszyscy dojechać i nie będzie tego marudzenia, że ale skąd oni mają przyjść, ci pracownicy. Także mam nadzieję, że to pomoże im. Tutaj. Tu by się przydała ta droga. Czekaj. Zmienimy sobie to tak i tak. Może być. Dobra, no i jest już pora trochę wjazdów. No i tak. Pomysł na nową, dla nowej dzielnicy, nazwę. Śmiało piszcie w komentarzu. Tu tą dzielnicę robimy rolnictwo, ponieważ potrzebujemy do schronów żywności. A żywność się bierze właśnie z tego miejsca. Bierzemy przemysł rolniczy. Proszę bardzo. I... od razu, żebyście się budowali, proszę bardzo, nie. Bierzemy sobie pędzel, co jak co, ale tu pędzle to zawsze są. Pomijając ten fragment. I tutaj sobie zamalowujemy cały ten fragment. Tutaj na razie się nic nie zacznie budować, bo nie ma tutaj żadnych służb. Ale jakim zaraz tutaj postawimy dworzec i pada jeszcze innych budynków, to od razu im się... tutaj drogę i tu drogę. O, bo jak widzimy, na razie się nie budują. Dajmy im jeszcze tutaj miejsce. Z pewnego momentu tu też nie mają podłączenia z wodą, to nawet się nie dziwię, że nikt się tu nie buduje. I tak, tutaj sobie damy warstwę wyciszającą. Bo tu może się robić hałas. Tak? I dalej to już zwykłe budynki. Będzie trzeba trochę rozbudować w ogóle tych ludzi. Tutaj jeszcze z boku do autostrady, aby to jako tak wyglądało dobrze. I teraz tak, co jest tutaj ze szpitalami? Szpital najbliższy jest dość daleko, więc tutaj się spokojnie przyda. Obok będzie tak. Coś takiego, krematorium, straż pożarna też nie ma jakoś strasznie blisko tutaj. Zresztą tutaj będzie można zainwestować jeszcze w kolejne helikoptery. A tutaj jakby się coś zaczęło fajczyć, to żebym chciał wiedzieć. Okej, okay, budynki zaczęły się budować powoli. Czy tutaj te służby ratownicze mamy 3, ale żadną nie po tej stronie. Dobrze. Tym trzeba się zająć. Czujnik sejsmiczny, okej, okay, nie ma. Tutaj sobie ciebie postawimy. Radia tutaj nie trzeba im dostarczać, jeszcze tylko policję. Tak. I tak. Ci będą nas zamawiać na edukację, więc proszę bardzo, macie szkołę i szkołę średnią. Co do uniwersytetu, nie ma jakiegoś strasznego za problemów.
I czy już jakiś tam tutaj przemysł zaczął się budować? Coś tam idzie, ale bardzo powoli i nieśmiale. Więc tu jeszcze im zaraz postawimy pociągi. Swoją drogą też chciałbym jeszcze dzisiaj rozwinąć tutaj linię kolejową, ale teraz zaraz zobaczymy. To tak, stacja jest tutaj niedaleko. Ona byłaby dobra w tym kierunku, tutaj byśmy postawili sobie. Czyli byśmy musieli wyburzyć to. I tak tutaj. Dobra, co mi tam? I tak, teraz ta droga musi tu wrócić. Tutaj wy będziecie się budować. O, jak postawimy pociągi, to też się zaczęliście budować. Widzicie? I tutaj tych ludzi trzeba wpuścić w podziemie. Jakoś te przejście będzie tam się kręcić. Tutaj musi być wyjazd. Czyli zróbmy to sensownie. Czyli tak, tę sobie jeszcze przekręcimy jakoś. Najlepiej byłoby puścić jakoś od tej strony wyjazd. Okej, może być nawet gdzieś coś takiego. Takim czymś i tutaj od razu sobie puścimy to. W ogóle pod spodem miasta całego, nas jakoś później, jak będą już zaczynają się problemy korkowe, wybudujemy sobie autostradę, ale na razie tym się nie zajmujemy. I ten pociąg, który tutaj jeździ, przeciągniemy go sobie, aby jeździł też do naszego przemysłu. Tak, tak, świetnie. Co z tramwajami? Tramwaje tutaj nie dojeżdżają chwilowo, ale tym się później zajmiemy, na razie nie. Tu jest ten duży park, jego kusi, aby tutaj wstawić. Ale możemy go wstawić sobie tu. Obok bardziej tych ludzi, o. Dobra. I skoro to jest farma, to postawmy im tutaj farmę. Tu na rogu by się przydała. Okej, dobra, no i już na razie to im tu tego wszystkiego wystarczy. Czy tutaj się ludzie mogą budować? Mogą. Już jakiś był pożar, ale raczej stąd, wiesz, nasza straż pożarna to szybko zareagowała na coś takiego. Na takie nicne zagranie. Dobra, nie, tutaj nie będziemy robić tej drogi, bo ona trochę by nam popsuła korki. Właściwie to by nam stworzyła korki. Tutaj teoretycznie możemy puścić to górą, jednakże nie, nie ma sensu. Ta droga będzie trochę bez końca. Tutaj i tu jakiś park trzeba byłoby wstawić, to Dezo się tym zajmijmy. Możemy wstawić, biokopułę, co jest bardzo dobrym pomysłem. Lub B, coś takiego, albo jakiś monument i chyba jednak przy tym zostaniemy. Dobrze, to jest duże. Co to jest? Fantastyczna fontanna. Fontanna to na razie może lepiej nie tutaj. Plac zmarłych, plac zabyt. Statua przemysłu. Statuę przemysłu to my sobie tutaj wciśniemy. To nie dobry pomysł. Dobrze, to nie. Czekajcie, gdzie to jest? Tutaj. Jakiś duży budynek. Nie. Co to jest? Opera. No to nie. Opera to w takim miejscu nie pasuje. Co to jest w ogóle? Wideo apetycji. A, no tak. Fajnie. Coś takiego jest. Może coś z tych budynków. O, i to nam tutaj ładnie pasuje. Proszę bardzo, co to jest? Majesty. Whatever it is. I don't know. I don't know what I... No, nieważne. Czemuż? Czemu ci to nie chce tu wejść ładnie, tak? Na wojnę ze mną, dobrze, ale ty wiesz, że ja wygram. Mam nadzieję.
Dobrze. Czyli co, musi być stąd i do góry. O, dokładnie, widzisz, ja wygrałem. A kto inny? I tak, tą drogę sobie pociągniemy dalej trochę. Gdzieś tak, może... No dobra, dotąd. I teraz najlepiej byłoby tu ścieżkę rzucić do tych. Dalej. Tak, czemu ja tutaj tego nie mogę wbudować, jak ja bardzo chcę? Dobrze, stąd. Tutaj do dołu. I tu. Gdzie się zastanawiam, gdzie jest ta burza, czekaj. Ej, to nie tutaj jest ta burza, to jest u mnie w domu. No, 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 ładnie. No to rzeczywiście. Okej, dobra. Nie myśl o tym. Dobrze, widzę, że tutaj pociągi nawet całkiem ładnie działają. Pociąg, ile ludzi jedzie do przemysłu? 3. A z całej linii korzysta 209 osób. No w sumie z ciebie na razie mało ludzi będzie korzystać. Przemysł się zapełnił. Ładnie, ładnie, ładnie. Okej, słyszę, że naprawdę mocno pada. Naprawdę mocno. Tutaj jest kluczowy budynek, będzie z droga. A mnie widzi wjazd. Zjazd z autostrady. Tak, aby jakby ktoś chciał, to mógł wjechać lub zjechać. I kluczową jeszcze bardziej rzeczą jest wyciszenie tej drogi. Proszę, wycisz to. No jak będzie tutaj głośno, to ludzie się nie będą chcieli wprowadzać. I tu widzę, że nad tym węzłem też trzeba będzie popracować później, ale na razie tym się nie zajmujemy. I dajmy tu ludziom swobodnie żyć. Co do dzielnicy, to sobie tą dzielnicę przeciągniemy trochę tutaj jeszcze. Tak, tak, macie nacisk na edukację, świetnie. To jeszcze możemy postawić tutaj z jedną podstawówkę. I taką szkołę. I ludzie już się zechcieli tutaj budować. Świetnie, a co jest właśnie tutaj z spalarnianym? Pamiętam, że tutaj są te spalarnie, ale to tutaj, natomiast tutaj to ich aż tak dużo nie ma. No właśnie. Ej, bez jaj, naprawdę mocno pora. Ale później jakiś autobusik czy tramwaj puścimy do dzielnicy. No dobra, jest naprawdę mocna ulewa. A ja mam herbatę. Dobrze, zaraz się napiję i będzie luz. Tutaj jakiś park można postawić. Może tutaj zagadek, wracaj. 13 minut. A miał być taki piękny odcinek bez zero cięcia. Miał. Dobrze, tutaj sobie zrobimy ścieżkę. Tutaj to się nie podłączy. Podłączysz się czy nie chcesz? Nie chcesz podłączyć. A jeżeli jesteśmy sobie tutaj zakręt. Śmiało. Ja wiem, że ty potrafisz. Okej. Okay. Tutaj sobie i to sobie wydłużymy. No i poszło tak jak chciałem. Teraz tak. Kolejną rzeczą na pewno będzie tutaj podłączenie do dworca. Ścieżki. I stąd zrobienie kładki. Nie. Nawet nie chcę myśleć o tym, że by wyjść na robot. To co się tam dzieje, to jest po prostu straszne. Dobra. Chwila. I pomyślę, że w takim momencie można być na plaży. Nie chcę się nawet o tym myśleć. Dobra, chwila. Czemu jest włączone przyciąganie? Nie może być przyciąganie teraz. Dobrze, że wy tego nie widzicie. Powiem krótko. Dobrze, że wy tego nie widzicie. Tego, co jest za moim oknem. Tutaj zakręt i tu w dół. Dobrze, rozumiem. Ma być mniejszy zakręt i w dół. No, świetnie. Teraz sobie, czekaj. Pytanie tą tu. I teraz w dół. I wróćmy tutaj. I wyłączmy przyciąganie. Włączmy przyciąganie. To jest czymś podłączone, co nie? Nie, dobra. Zbyt bardzo mi się myślałem, że... Nie, ludzie będą chcieli to sobie przyjąć. Okej, okay, wody wam brakuje. Może wam brakować, bo wam nie podciągnąłem.
Okej, okay, ludzie specjalnej troski. Zaspokajamy i widzę, że już wody pitnej brakuje. Chyba to sobie tu postawimy. Opuszczone budynki mnie nie interesują. Okej. Okay. Nie. Ja chciałem jeszcze dzisiaj grilla zrobić. Nie wiem. Czy ktoś z ciebie korzysta pociąg? 46 ludzi. Dobrze. Tak pada, że się zastanawiam, czy nam ktoś z jakiejś szyby nie wyrwie, czy coś. Okej, dobra, widzimy, że trochę ludzi stacie korzysta z pociągów zewnętrznych, również jak tam stadion. No teraz może coś słyszycie. Prawie zawsze wygrywamy. Dobrze. A nad tą wyspą się kiedyś zajmiemy też. I jak tam tutaj przemysł chce się budować, to dobrze, bo ja też chcę, żeby się teraz przemysł budował. Okej, okay, dobra. Tu, tutaj postawimy go sobie tutaj ładnie przy drodze. I stąd pociągniemy drogę. Dobra. I teraz tak. Tutaj wyburzamy tę drogę i stawiamy naszą statuę przemysłu, gdzie ona była. Plac zmarłych, plac lazaretu, statua przemysłu, proszę bardzo. On jej się nie da postawić prosto bez mówić, więc no niestety. I stąd, tutaj sobie zrobimy rondko. I już ucichło, czyli tak leje, ale ucichło bardziej. Dobrze. I teraz jest ładna, okrągła droga dookoła. No prawie tak ładnie. Dobra. To tak nie ma prawa wydać. Stąd sobie zrobimy zakręt, stąd, stąd. Tutaj zrobisz sobie dojście ręcznie. I stąd tutaj. Nie no, za blisko. Teraz było źle w ogóle. W całości. I teraz przemysł się będzie budować tutaj. I tutaj. A te samochodziki to co? Jest tutaj parking jeszcze? Ścieżka będzie raz tu, prosta. No i co jest? Przestało padać. I przestaje padać. Nie, nie ładnie to tak. No to w sumie to i tak leje, tylko po szybie teraz nie pada. To mikrofon. No i właśnie teraz takie problemy trochę. Jeszcze z mikrofonem i no zresztą sami możecie się domyślać. Dobrze. Nie. Wyłącz przyciąganie. Tutaj cały czas nie naprawili tego, że jak wyłączam przyciąganie, to się wyłącza wszystko. Okej, okay, dobra. I włączone. I wszystko działa tak jak wcześniej. Stąd tutaj dojście jeszcze się przyda. No dobra, no i tak do dworca mogą tutaj dotrzeć sobie. Ludzi wam brakuje, no tak, bo jest popytna ludzi. To coś w tym może być. Tutaj biura miały być. Miały być, to niech będą. Bo tutaj się przydadzą. Tu biura, tu jest ten nasz monument. Okej, okay, słyszę burzę w tle. I tutaj, ojej, jesteśmy na minusie też z ludźmi. Mamy kolejną epidemię zmarłości? Nie. I jakby coś, kolejny kamień milowy to jest A-port, samoloty. Lotnisko sobie wybudujemy gdzieś tutaj. I jeszcze nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, jakie lotnisko. Dobra, będzie dwie ankiety w trakcie jednego odcinka. Dobra, trudno stóp, co tamkolwiek. Gdzie sądzicie, że powinna być, to jest 20 wieczór, no to... Gdzie sądzicie, że powinna... Które lotnisko powinniśmy tutaj najpierw postawić? Lotnisko te małe, czy te międzynarodowe? Bo chciałbym obydwa gdzieś postawić, ale te małe możemy na przykład, nie wiem, gdzieś tu wcisnąć, tym... Czy tutaj, na przykład tutaj jest te małe, a tu te międzynarodowe? To się zastanówcie i dajcie głos w ankiecie. Czy co, czy jak, czy gdzie?
to powinno być tutaj. Tutaj się zastanowię później. To tak. Przemysł się buduje. Powoli. Powoli, powoli, acz skutecznie. Spalarnię mieliśmy tutaj postawić. Tylko tak, tutaj... Tu już nie będzie tej dużej drogi. Tu sobie pociągniemy. Tu już te mniejsze będą. Dotąd, o, dobrze. Tu się zastanawiam, jak to powinno wyjść. Dotąd i stąd tak samo nie będzie tak samo. Musi być trochę przekoszone. Dobrze, czujko. Wiecie, trochę przeniesiemy. Musi być gdzieś tutaj. Jakieś fale nienawiści na mnie nie naszły? Nie. I bardzo dobrze. Tutaj widzę, że jest na środku słup. Tak, żeby nam ty pomógł. Jej. Tutaj sobie zrobimy po prostu zakręt. A stąd, a tam będzie wjazd na autostradę. Tu będzie tak, a tu będzie tak. Zmieni kierunek. Tak. Zdałem już minut 23. I jeszcze byśmy sobie puścili drogę gdzieś tak tutaj. Dobra, dobra, później będzie trochę wycinania. Wycinania dźwięków, które nie były potrzebne. Schrony marudzą, ale to nic nowego. Tak właściwie to poczekaj. Bo mnie się wydaje jedna rzecz. Że tak, o ile stan dróg... Dobra, tutaj coś z tego stanu dróg trzeba było postawić. Bo żeby komuś tu się chciało dojechać, to wątpię w to. Tutaj macie nową siedzibę. To tak, tu będzie lepiej. I jeszcze z jeden taki stan dróg by się przydał tutaj. No dobra, to poprawi trochę. Tutaj takich rzeczy nie będziemy budować. Tu widzę, że system ewakuacji jest dobry. Ale mnie nos. Mam duże kroski. Tutaj trzeba coś dla tych dwóch dzielnic. Jakiś może duży schron zaraz. Jeszcze jest dzielnica naukowa niedaleko. Sprawdzimy, zasięg radia jest na razie dobry. Dla wszystkich. Zniszczenia na to brak. I wykrywanie katastrof jest prawie na całym obszarze. Jest na całym obszarze, gdzie my coś budujemy. Tak, zacznijmy od tego schronu. Iż by się przydało. Okej. Okay. Czemu tego przystanka nie mogę przystawić? Tylko ten bym chciał przystawić. Okej, okay, skoro tego nie mogę, to sobie puścimy. Tutaj przystanek. Następny przystanek będzie gdzieś tutaj. Później tutaj. Tu sobie usuniemy. I czekaj, bo teraz się pogubiłem. Czemu tutaj... Aha. Rozumiem, żeby tam dojechać, musisz pojechać tak na okrągło. Tak. No tak. To mi się nie podoba. To powiem ci, że mi się szczerze nie podoba. Okej, okay, dobra, jeżeli byśmy... O, i to jest jakieś rozwiązanie. Żeby nie jechał tak samo w tym samym miejscu, nie kręcił się tutaj przystanek. Tutaj widzę, że tramwaje to mają obłożenie. Raczej ta linia ma tylko 700 ludzi, a... Dużo jest mi, okej. Okay. Nie pytam, co stało mnie tak. Jakiś kolejny tramwaj? Ej, co jest? Czego nie jest? Tramwaje skręcają tutaj. Albo stąd jeden. A ty, człowieku, ile ty masz ludzi? 10. To bohater nawet ta sama linia. Ty? 400. No to nie, to ładnie tutaj tramwaje, tutaj nieźle. Działają na naszą komunikację. Pewnie teraz już nawet tutaj ten dworzec zaczął być
choć troszeczkę wykorzystywany. Tutaj sobie damy budynek pewien, bardzo potrzebny. A właściwie to parę budynków z drogą jednokierunkową. Taką tutaj. I zjazdową tutaj z powrotem. To będzie A. Budynek służb. Bo służby nam się tutaj kompletnie przydadzą. Experts predict an earthquake could hit the area soon. No jasne, trzęsienie ziemi, czemu by nie? Dobra, chwila. W sumie ostatnio nic się nie działo, to nawet fajnie, ale... Ale czemu akurat w danym momencie? Akurat postawiłem ten budynek. Coś tu... Czemu nie mogę tego nigdzie postawić? Dobra. Pracy to ludzi tyle raczej nie chciałbym wywozić. Bardziej gdzieś z tego miejsca. Dobra, tu sobie postawimy ciebie. Tu już tą drogę zepsuć. Ona była akurat potrzebna. Wracaj, bo tutaj się budynki mają budować później. Tak, wracaj. I tak, i z ciebie musimy pociągnąć autobusiki. A zaraz. Nie. My cię musimy przesunąć. Bo ty tutaj nie masz prawa być. Musisz być gdzieś blisko tej dzielnicy. Tylko gdzie? Tej nie możemy zburzyć, tej również nie możemy zburzyć. Dobra, wybórzmy ten kawałek. Przeniesiemy sobie szpital dziecięcy. Gdzieś... O, tutaj może. Ludzie, ludziska, jak może zauważyliście przed chwilą, gra się skraszowała. To nie jest moja wina kompletnie. Nie wiem, czemu tak się wydarzyło. Kolejne bugi, więc... coś, co by tu powiedzieć. Czekajcie, my tu zaczęliśmy sobie budować tą kawałek dzielnicy. Czy coś więcej my tu budowaliśmy? Nie. A, jeszcze te służby. Dobra, ja teraz zapraszam was na szybkiego timelapsa, gdzie ja to wszystko muszę odbudować przez grę. No dobrze, no i jak może zauważyliście, gra nam się skraszowała i teraz od razu w komentarzu napiszcie, co sądzicie o moim nowym mikrofonie. Gdyż ten dźwięk leci z nowego mikrofonu, jednakże wyciskana jest normalnie, pojawi się dopiero co jakieś 2 tygodnie. W scenariuszu nigdy, przynajmniej w tej serii scenariusza, a w wersji PC Cities to będzie zawsze, natomiast jeżeli szukacie mi... Wisnąż poza prawem, tam też już od teraz będą się pojawiać z tego mikrofonu nagrania. Więc napiszcie w komentarzu, macie jeszcze ankietę, czy wam się podoba dźwięk z tego mikrofonu. Ankieta, nie mam tego pojęcia, czy jest w tym momencie się pojawiła wam, czy później. Ale pamiętajcie, że to dopiero w tym momencie jest nowy mikrofon. Później możecie sobie posłuchać mojego starego, zwykłego mikrofonu. Nie mam tego pojęcia, czy będzie działać on z PlayStation. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast niestety będę mógł zobaczyć dopiero za 2 tygodnie, gdyż wyjeżdżam, a do playaka dojścia tak zbytnio nie mam. Jak widzicie, tutaj też naprawiam to, co było wcześniej. To, co nam się gra zepsuła, po prostu mi się pojawił komunikat, że gra. No, wiadomo, co się stało. Dobra, włączam stopę dalej. I tak, postawiliśmy tutaj wszystkie, połączyliśmy drogi. Czekajcie, była jakaś fala zadowolenia z naszego miasta, może mecz wydaliśmy właśnie. 23, 35, chyba tak. A nie, to było dosyć już dawno. No to nie. Jakoś byli przed chwilą bardziej tak zadowoleni niż zazwyczaj. Była ta fala radości. Dobrze, czuję miks sejsmiczny, to wszystko już mamy. Mamy te dwie stacje. Schron mamy postawiony, wieża radiowa. Nie, na razie póki nie jest niezbędne, to nie. Kolejnym budynkiem, jaki tu można by postawić, to byłyby te helikoptery, jednakże helikoptery są niedaleko.
I gdzieś tutaj bardziej można postawić później. Dobrze, to nie, helikopterów nie. A metemedyczne? Metemedyczne to są. To są trochę kawałek drogi stąd. A policyjne to tak samo będą kawałek drogi. Policyjne to jeszcze rzadziej stałem niż tamte. Dobrze, to tym się zaraz zajmę. Tak jakby te helikoptery kiedyś weszły, nie wejdą oczywiście. Okej, bo jeszcze tutaj trzeba wstawić jeden budynek z tego typów. Czekaj, policzmy jaką. A, ty masz taką szerokość jak ten tu obok budynek. To nam trochę ułatwi współpracę. Dobra, chwila. To sobie ulepszymy. I tu sobie zmienimy kierunki. I teraz tak. 2, 4, 6, 8. Czyli droga musi wchodzić tu. Tak, dobrze obliczyłem. Że teraz bezproblemowo to miało wejść. Aha, ty się nie mieścisz w tym jeden. Dobra. To zmienia postać rzeczy. To znaczy, że musimy wybudować w ten sposób. I to teraz wejdziesz? Dobra, ty, to weszło. Policyjne są mniejsze. Teraz policyjne nie będą chciały wejść. Aż ty. Dobra, postawmy je tutaj. Policyjne, natomiast tutaj trzeba postawić tą jednostkę pompującą. Gdzieś, jakoś. Nie wiem jeszcze jak, ale musi być ta jednostka pompująca gdzieś tutaj, w tej okolicy. To sobie zmienimy, kierunek drogi. I tutaj tą drogę sobie zmienimy, trochę będzie z zakrętem. Trochę anarchii może nam tutaj się przydać. Anarchii, od razu anarchii. I tutaj tą jednostkę się... A, tak blisko. Dobrze, ten szpital trzeba stąd wyrzucić. Wyrzucić albo najlepiej gdzieś by się go przestawiło. Można go przestawić na przykład gdzieś tutaj. Okej, dobra, to już... Szpital co to jest dalej jest już od ludzi. Ja tam nie ma ludzi, bym na stronie szpitala. Okej, dobra, nie. Szpital wraca. Ja nie pieniędzy teraz powiem. I teraz tak, tu jest dobra droga, tu też jest dobra droga. My sobie tą jednostkę pompującą po prostu postawimy od tej strony. Tu będzie wyjazd dla nich, ale tym się zaraz zajmiemy. Serio. Jestem blisko już, blisko wstawienia tego tutaj. Może tak. Dobrze, tą drogę mogę przeburzyć, tak? Jest. Dobrze, udało się. Dobra. Teraz nie jesteście nawet z niczym podłączeni, ale tam... Kto by tym się przejmował? A raczej nie wy. Tak. To byłoby fajne podłączenie, ale nie. Czy to jest ta droga? Na dole? Chyba tak. Tu i tu. Dobra. I tak, teraz wy nie macie z niczym podłączenia. My sobie tą drogę trochę zmienimy. A mianowicie wy pojedziecie, ale jako ta duża. Jako autostrada z trzema pasmami. Pasami. Tu będzie zjazd, natomiast tutaj będzie tylko ten taki malutki. Tak i tak. Malutko. I weź to się połączy. Dobra, tutaj się nie chciała podłączyć. To może tutaj jeszcze by się przydały tu zbiorniki, tak jasne.
Nie, zwiedników tu nie postawimy. Czekajcie, ile jest w ogóle? Na moim zegarku jest 36 minut. Ale wy macie ich więcej. Chociaż, czy ja wiem, czy macie ich więcej. Dobra. Nieważne. Tutaj, tutaj i... się nie będziesz chcieć podłączyć, jasno, że się nie będziesz chcieć podłączyć. To z tym się podłączysz. No to teraz musi tutaj coś, jakiś meteor spaść. Nie, żebym coś źle mówił o tym miejscu, ale to jest po prostu tyle tutaj jest tych budynków, służb różnych, że po prostu aż tu się pyta się, by jakiś... coś tutaj wpadło. Dobrze, ludzie się chcą budować, a nie mają gdzie. Dobra, to dajmy ludziom tutaj miejsce już. Szkic z tym, że tutaj jest głośno. Chcą, to mają. Tak. Ty. Tu można byłoby to jeszcze ulepszyć. O! I oprócz tego ulepszenia, tą drogę też ulepszyć. I teraz jest ładny wjazd. Zobaczcie, macie trzy pasy. Wjeżdżacie, wyjeżdżacie. Sprawa, ten jeden pas nie zmieściła się, nawet ani strzałka jest tak mały. Ale... pomijawszy to, powinniście się tu ładnie... No to zbudować, bo widzę, że tutaj jest... macie aspiracje. Tutaj czemu się nic nie buduje? Aha, bo tu mają być biura. No tak, coś w tym jest. Skoro biura to nikt. Tu też trzeba gdzieś postawić ten hub autobusowy, bo dzięki temu, że nie ma tego hubu autobusowego, tutaj nic nie dojeżdża. No i tak. Co do zbiorników wodnych, są potrzebne. Okej. Gdzie by was tutaj wstawić teraz? Tutaj się zmieścicie. O, to będzie ta forma wyciszenia. Tutaj podłączycie się. No i macie podłączenie. Co jest właśnie z tymi śmieciami w końcu, koniec końców? Nie ma żadnych. Tam macie tutaj taką małą spalarnię. I ci co, już nie mają żywności. No oczywiście, że nie macie żywności. Bo aktualnie trochę nic nie ma żywności. Dobra, ludzie się powoli budują. Tutaj no to, co tu dużo mówić, jest takie coś, puścimy im ostatnią rzecz już na dzisiejszy odcinek, bo naprawdę trzeba kończyć to. To będzie autobusik, który się w pewnym sensie przejedzie po tej dzielnicy i będzie zbierać ludzi do pociągu. Tutaj jest jeden przystanek, by się przydał. Tu. Tutaj. Tutaj. I tutaj. No powiedzmy. Tutaj coś jest? Chyba tak. Ej, tu są takie małe te, ale nie. Ale niezłe. Idealnie się wyprofilowało wszystko. I tutaj mamy brak dostępu do drogi. Wszystkie mają brak dostępu do drogi teraz, tak? Za mało żywności. Macie dostęp do drogi, więc nie martwcie. Ty nie masz wody. Możesz nie mieć. Czekajcie, jeszcze na sam koniec muszę sprawdzić to, co jest z prądem. Prąd. Jako taki to jest. Tutaj widzę, że... Nie no, jest. Dobrze. To co ja dłużej będę mówić. Ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!